Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. W 6 dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. 7 zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Jak należy świętować niedzielę? Chrześcijanie świętują niedzielę oraz inne święta nakazane, uczestnicząc w Eucharystii Pana i powstrzymując się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu i należytemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Są dozwolone czynności związane z wypełnieniem obowiązków rodzinnych lub inne usługi o dużej użyteczności społecznej, pod warunkiem, że nie doprowadzą one do nawyków szkodliwych dla świętowania niedzieli, życia rodzinnego i zdrowia. W pobożności chrześcijańskiej niedziela jest tradycyjnie poświęcona na dobre uczynki i pokorne posługi względem ludzi chorych, karykich i starszych. Chrześcijanie powinni także świętować niedzielę, oddając swojej rodzinie i bliskim czas i staranie, o które trudno w pozostałe dni tygodnia. Niedziela jest czasem refleksji, ciszy, lektury i medytacji, które sprzyjają wzrostowi życia wewnętrznego i chrześcijańskiego. Dlaczego władze cywilne winny ustanowić niedzielę dniem świątecznym? Ustanowienie niedzieli przyczynia się do tego, by wszyscy cieszyli się wypoczynkiem i czasem wolnym, wystarczającym do prowadzenia życia religijnego, rodzinnego, kulturalnego i społecznego. By mieli stosowny czas na medytację, refleksję, ciszę i lekturę. By mogli poświęcić się pełnieniu dobrych uczynków, zwłaszcza wobec ludzi chorych i starych. Nie będziesz przeto w dniu tym wykonywał żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. 6 dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich. 7 zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.